Dobra, nie pamiętam jak się gra, dlatego na żywca trzeba polecieć, według mnie, bo tylko wtedy nauka ma sens, kiedy jesteś na głębokiej wodzie. Dobra, jak się w tą grę grało? Graję online. Jakie elo mam? 817, dużo? Dobra, gramy! Od razu na głęboką wodę. Nie pamiętam jak się w tą grę grało, ale zobaczymy co instynkt podpowie po latach. Kiedy ja w to grałem? Nie wiem. Już nie wiem co dalej. Plan jest taki. Koń, patrz, i chłop robi już jakąś tajną taktykę, że będzie wychodził tym 100%. 100%. Ty, ja mogę zbić. Pa, już szmata leci, nie? To wrócę chyba, co? Ty, jak zbiję, to on da to. Ale muszę bić. Muszę bić. Co udaje? Szach? Szach? Ty, jak pójdę tu, to konia wymienię, warto? Mata mi zaraz pieprzy? Gdzie? To bym musiał tu jakoś, albo tu. Co ty pieprzysz, łachmyto toruński, bo nie wyrobię z tobą. Poczekaj, miałem się uspokoić. Poczekaj, staj mi. Dobra, pato, bejcik. Pyk. Mam plan generalnie. I zobacz, idealnie. Zrobił to, co chciałem. I teraz ruszada. On robi wszystko tak, jak mu zagram, rozumiesz? Dobra, wychodzę tym pionem. Patrz, tu idziesz i tracisz konia. Kumasz to? Ty, jak to możliwe, że ja straciłem 2 minuty, a on 30 sekund? Co się stało? Kiedy? Tego tu. Ej, ma to sens? Nie, tak, nie. Aha. Ale wiesz, on myśli, że ja to serio przemyślałem. I zobacz, co on robi. I teraz ja walę te. I patrz teraz. Jak tego konia ochronić? Pionkiem? Dam pionka tu, on da tego tu. Ja zbiję, on mi zbije. Useless. Nie, on mi zbije, ja zbiję. I on nadal nie będzie mógł bić. Robimy to. Jak ja tą szmatę cisnę na SG, zakudły go tak łapę i targam tym łbem pustym, tym Kanadyjczykiem. Pieprzona szmato, niszczę cię. Niszczę cię, rozumiesz to? Pyk. Idziemy na wymianę słowną. Ty, co on robi? Ej, biorę to! On musi królem, ja z bomby szacha daję. Nie musi królem? No może tym. Może tym, ale jakby tym zbił, to dla mnie lepiej. Lepiej. Dobra, i szach. I w końcu, i patrz, i to ma sens. Powiem ci czemu. Powiem ci czemu to ma sens. Ty! Ja mogę to za darmo wziąć. No i widzicie, mówiłem. Łapę tego Kanadyjczyka za kudły i tak na kolano szmatę nabijam. Oglądaj to. Ja nikogo nie obrażam. Mata mam? Srata. Jak mu zbiję koniem, no to on gońcem tu wejdzie przecież. No ale po co mi to? Ja chyba wolę tego gońca uruchomić i może wie, że zaatakujemy. I wtedy też odsłonimy tego. Bo jak tego odciągnę, to mam mata, wiesz o co chodzi? Jak on mi zaatakuje to, to ja idę i tak tu. Ty zobacz, robi to co ja chcę. Robi to co ja chcę. I patrz teraz, mamy mata. Idę tu, jak on mi zbije gońcem, to mam mata, tak czy nie? Tak. Zobaczmy, czy to zrobi. Szmatą jesteś, słyszysz mnie? I tak mam mata. Bo ja idę tu. Nie, czekaj, on tego nie zbije przecież. Tak, jak zbije wieżą, to i tak mam mata. Tak czy nie? Siema, Sparta, wciąż czekam na granny 2A i grałem dużo w szachy na turniejach szachowych, SG! więc mogę ci pomóc. Jest forma po czasie! Co ty pieprzysz do mnie? Sorry, poniosło mnie. Dobra, Kanadyjczyk został zniszczony, a to jest ten z Czeczenii. Ten mały, niskorosły, znasz go? Dobra, czarne teraz, to gorzej. Czarnymi to ja już totalnie nic nie pamiętam. Chyba będziemy grali tak jak on gra, Illui. I koń wyciągany. To już jest jakiś pro player z USA. No i to jest problem. Teraz pewnie przegram, bo. Ale wydaje się, że czarnymi ogólnie czarni mają gorzej w szachach. Czarni mają gorzej ogólnie, nie? Bo serio jest ciężej, już nie wiem co zrobić. Jak pójdę tu, no ma niby jakiś to sens. Tylko on może pionkiem tu pójść i tak chyba. Nie, no to go zbije niby. Zrobimy bait. Patrz to. Tu i gońcem pójdę tu. Pa, zadziała, zadziała, uwierz. Zadziała. Widzi? Szmata. No i to chyba po ptokach. Wrócę chyba tutaj. Tylko tutaj będzie przyblokowany ten goniec. Ma to sens? To mam bić. Co, to mam bić? O czym ty pieprzysz? To mi zbije pionkiem. Tu albo tu. Pójdę tu. Trochę muszę się pośpieszyć. Może tu i wyjmę gońca? I roszadka jakaś? Co on robi? Tu idzie. Co? Po co? A roszadę szmacisko zrobiło. Nie wiem, może piona pchnę. Tu bicie. Ja biję. On bije. Ja biję. Nie, bo będzie miał konia ostatecznie w środku. To jest useless. Nie wiem, takie coś chyba zrobię. Ty, zobacz, robi to!
Będzie miał konia w centrum. Nie, po prostu nie będę musiał bić. Chyba, że zbiję teraz to. On wejdzie tu, ja wchodzę koniem i tyle? Nie, to jest za dupy. Tak i tak zrobię. Dobra, zrobił. To idę koniem. Nie mam jak zbić, a mu tego szmatę przyblokuję. To wyszło na zero? Nie, ja plus jeden, okej. Okay. Plus jeden SG, plus jeden SG, plus jeden SG. I teraz patrz to. Ja chyba zrobię to. Chociaż czekaj, no ten fajnie tu kontroluje. Może go zostawmy? Bij królową? Co? Uprośćmy tę grę. Pa, on myśli, że ja go jakoś bejtuję. Dobra, zrobię tak, wezmę gońca, wymienię się i tyle. Bo mi czas leci jak porypany. Ja pierdziele, co ja zrobiłem? Przecież stracę... Nie, no chyba, że wymienię królowe. Luj, wymienimy się na królowe. Dobrze jest, idealnie. Wszystko tak jak planowałem. I patrz, co szmata robi. Teraz nie mogę się ruszyć. Dobra, na czas gramy, muszę tak zrobić. On teraz tu idzie pionkiem. I ja idę tu, on idzie wieżą tu. Ja wychodzę wieżą. Aha. Warto? No muszę, nie ma czasu! Idę koniem tutaj i mu szacha daję, i luj. Kurde, mam plan, daję tego szacha. Czekaj, nie, czekaj, zrobię tak. Mam giga plan. Nie, przecież ja mu mata dam zara. Ja mu zara mata dam. Dobrze, zrobił to co chciałem. Idę teraz tu? Nie, ty parchu, dobra, nie mam czasu, nie mam czasu. Zrobię tego pionka, chcę tu iść. Ty, bo czasu nie mam, wiesz? Teraz idzie tu pionkiem. Tu mam iść? On mi to bije. Wymienić się chce, no nie mam czasu. Luj, robię to. Ja mu mata w ogóle dam, jak on to weźmie. Zorientowało się, szmacisko. Szach. Luj, mam 49 sekund, muszę lecieć. Nie, czekaj. On idzie tu. On tu pójdzie i mi widły zrobi. Ja pierdzie. Nie, czekaj. Co ja robię? Trzeba też pionki zbierać z planszy. On myśli, że ja mu mata tam, on jest obsrany, a ma 7 minut. Mogę mu jakoś wieżę zabrać? Według cyby? Pionkiem będę biegł i luj. Ty dobrze. Sprint. Nie! Nie! Co ja zrobiłem? Jestem durny w dupę! Ja za dużo czasu na początku poświęciłem. Widzowie, jakieś rady? Jak mniej czasu poświęcać w early? Analiza, zobacz błędy. Nie mam czasu. Muszę się rozwijać pod względem elo. Lecimy dalej. Jak się gra czarnymi, bo są gorsze? To ma sens, co ja robię? Nie wiem, ryzykuję. No jak on tu zbije? Ty zobacz szmatę, co robi. Jak zyskać na tym? Ej, nie da się tu chyba nic zrobić. Muszę uciekać, nie? Czas? Pieprzyć czas! Nie mam czasu. Nie zbije mi gońca, jak pójdę tu? Zbije. Pionkiem, no. Co ja mam zrobić? Szczera opinia. I be... Nie, ja się poddaję! Spieprzone są te szachy! Po co ja w to gram? Patrz, jeszcze mi emotkę smutną wysłał. Ty śmieciu. Fuck you. To za szmata z Indonezji. No nic nie mogę, no widzowie. Luj z tym. Gram tak, jakby nie było tego ruchu. Pieprzę to, po prostu to pieprzę. Mam na to wypieprzone, co się dzieje w tej grze. Co ja mam zrobić? Zara mata dostanę. Matuj, ja dostanę mata. Dobra, daję mu mata zara. Idę tu, pyk, pyk. Bijemy szmatę, oglądaj. Ty, da się jeszcze to wygrać? Czemu przeciwnik nie widzi wideo? Co ty pieprzysz? Wszystkie pionki siedzą w tym, w garnizonie. Co robić? Co robić? Cyry. Cyry, jak jest taka sytuacja jak ta. Dobra, robimy w takim razie. Muszę jakoś tego szmaciarza tu wyjąć. Jak ja pójdę tu... Dobra, ja mam plan generalnie. Tu nie mogę już iść. On jest nadal uwięziony. Mam 3 minuty, zaraz przegram. Nie, robimy tak zwaną piramidę Machu Picchu. To jest ta piramida. I obok jest tak zwana twierdza króla. Albo konia, bije i luj. I taki ma to sens tak cała gra. Co on mi zbił? Kunia. Ty, ale jak ja zbiję, to na zero jesteśmy. Tak? To jest worth. Pionem to bić, no ale będzie odkryty wtedy, król. Ma to sens? Mało czasu, muszę tak zrobić. Bo on ma więcej czasu, więc ja muszę to zrobić. Co się stało? Gdzie mój goniec? Ty, zapomniałem, że mi go pionkiem może zbić. Luj, robię tak. Luj, wymienię wszystko, co się da w tej grze. Dobra, jest uproszczona gra do tak bardzo, jak się dało. Idziemy na łowie królem. O ty szmato, już idzie po mnie. O kurde. O ja pierdzielę! Raz, raz. Nie, zdążę. Zdążę. I co, szmatławcu pieprzony? Pieprzyć cię. Co ci to dało? Parchu. No i pato. Kurde, mam minutę. Nie wygram już tego. Bo ja tego nie mogę zbić. Ja pierdzielę. Ja pieprzę. No nie wygram już. No nie da się. Fart. Przy farciu. Przy farciu. Mata. Mata da. Nie mata. Pata. Pat i kot. Kot i pat. Dobra, szmato.
Remis. Nie chcę remisu. Fuck you, szmato. Laker. Lakerek. Biała moc teraz mi pomoże. W sensie biała moc białych szachów. Warto tak czy tak? Chyba tak zrobimy. Ale konia teraz nie wyjmę. Teraz konia wezmę i git. I zepsuję mu pionki. Aha, no ta. Albo tak zrobię. Ty, ja to chyba pchnę. I wtedy mogę mu konia wziąć. A jak nie wezmę konia, bo ucieknie nim, to wezmę gońca i tak będzie okej. Okay. No gońcem to goniec jego tu wejdzie, to będzie jeszcze gorzej. Ucieknie koniem, ja wezmę i chyba gońca. Nie no, muszę te robić, teraz to już luj. Aha, on tu będzie wchodził? Teraz pytanie, co ja mam zrobić? Roszada? Na spokojnie. Co się pali w dupę, że trzeba roszadę zrobić? Pali się coś? To ci się chata pali, że trzeba roszady zrobić? Ja mam teraz co do roboty, to nie robię. Dobra, i teraz mogę, widzisz? Chata ugaszona. Chyba tak zrobię, no bo tego konia i tak trzeba wyjąć, nie? On pewnie to będzie teraz chciał pchać tu, ale dobrze, bo koń będzie całkowicie przyblokowany. To jest nubek, widzowie. To jest nubek. Nubek się trafił. Noob alert. Widać, co? Dobra, zróbmy tak. Jakby chciał zrobić tak, ale ja tego bym nie chciał. W sumie to jest trochę useless, jak on tak zrobi. Tego gońca muszę coś zabrać też. Gdzie ja mam go dać? Tu? Ty, poszedł tym tutaj jednak. I co on będzie atakował? To? Czy co? To? Chyba ma to sens. Czas? No jeszcze nie no. W tej partii akurat czas w miarę dobrze, wiesz? Pa, i tam tym koniem teraz wyszedł. I mogę go w teorii zbić i popsuć mu te pionki. Na spokojnie. I teraz tak, co z tym koniem? Ja muszę coś robić tymi. Myślicie, że on będzie to bronił? Jak pójdę tu, raczej nie zauważy aż takiego czegoś. Hetmanem rusz. Dobra, to na razie ruszę hetmana. To free! Czy nie? To jest za darmo. I potem mogę to zaatakować. On chyba tak zrobi. No. Daję tu. On pionkiem mnie wygoni. Ale to nic złego. Nie no, idę tu i tu. I mu widełki robię. Czyli to nie są widły, ale to są widły. Kumasz? Dobra, czas, luj. Co się dzieje? Kurde, no nie wygram. Co się stało? Szpital ogarnął, że im pacjent uciekł? Nie. Nie wiem. Pionka wyjmę i luj. Ja pierdzielę, domofon. SG. Dobra, i królową szmato tracisz. Dobra, niszczy go w 30 sekund. Czekaj, mogę to? Nie, bo koń. Ja serio nic nie widzę na mapie. Czasu w ogóle nie mam. Po co to zrobiłem? Nie wiem, ale czas mam dzięki temu. Czekaj, ja biorę konia za free. Nie, co ja robię? Ja pierdzielę. Co się stało? Pieprzony czas. Nie spojrzałem się, że mam 30 sekund. Ja pierdzielę, myślałem, że mam 30 sekund. Dobra, cicho. Dobrze, była partia, ale nie siadło i tak bywa, rozumiesz? Co on ma w planach? To atakować? On tu będzie szedł teraz. Tu i roszada chyba, co? On będzie szedł tu na pewno. Dobra, luj, robię tak. Ta zobaczył, że go przejrzałem, nie? Pyk i roszada. Nie, no przecież nie mogę tym. Tak zrobię. Szybkie ruchy. W końcu kogoś na czas pokonam. Ty, on myśli, że ja przewiduję jego ruchy, ale to jest prawda, ja przewiduję jego ruchy. On chciał iść tu i tu. I znowu popsułem i myśli. Wiesz, o co chodzi? I teraz ja walę roszadę. I zobacz, on tu wyszedł i to mu totalnie nic, nic mu to nie dało, rozumiesz? Nic. Dziad do przodu w czasie, SG. Albo konia tu wyjmę, on mi tego, niczym tego nie kryje. Tu koń i widełki. O kurde, widzisz to, co ja? Nie wyjmuj konia, bo ban nie będzie bana. Bo na IG wyjąłem i nie ma. On widzi te widły, widzi je, co? Czy nie? Ta, widzi. Tak widzi, że i tak je mam. Dobra, git. Wieża za konia. To jest ciekawy biznes. Iść tym tu, bo teraz mi się odblokowało. I konia nie będzie mógł ruszyć. Nie, będzie mógł. Sens to ma, bo on wtedy też będzie atakował. Dobra, robimy ten plan. On tu idzie, ale ja swój plan realizuję do końca. Nie ma odwrotów. Raczej. No właśnie. Ale on tego nie będzie przecież bił. A jak tym pójdę, to będzie. A ja jestem do przodu, więc muszę zmniejszać. Muszę go baitować ze stratą, bo i tak jestem do przodu. Wiesz, o co chodzi? Plus 3, zobacz. Nawet nie plus 1, plus 3. Nie wiem, tym koniem teraz ruszy się może. Ty, to jest dobre, bo może on się ruszy tym koniem. On się może ruszyć tym koniem. Też jest taka możliwość. Ty! Zrobił to. Ruszył koniem. Czemu? Zawierzę koniem? To on jest retardem? On HFF da. Konia zbi? No też mogę, ale chciałem mata dać. Mat w dwóch? Nie był w dwóch. Był pionek. Czas? Spokojnie.
Ta partia już jest wygrana. Dobra, robimy tego mata, co chciałem. Idę tu. Może nie zauważy. Tu i mat. On wie? Co on robi? Ty, macik. Zara macik. On wie? Zastanów się. Patrz to. Pieprzyć cię. SG. Zero błędów? No i co mi daje ta analiza? To są książkowe ruchy, tak? To to oznacza. Jak? To jest bardzo dobry ruch. Szmato. Bocik się nie zna, NPC pieprzony. NPC się w dupę nie zna. Patrz to, patrz co on zrobił wtedy. Pyk. I to już było to, że wiemy, że wygrana, nie? Patrz, on nie wiadomo co zrobił, ja nie wiadomo co zrobiłem. Co ty pieprzysz? Co? Jak wytyfy? A, wiem czemu wytyfy ten ruch, bo to był bait, czy on ruszy koniem, wiesz, zaryzykowaliśmy wszystko. I dlatego my polecieliśmy, on się tu wpieprzył i my konik. I tutaj on odpieprzył. I SG. Dobra, generalnie tak, rozpieprzony typo, SG. Dobra, plan mam, idziemy po bejta, widzowie. I on to bije, i ja to biję, ma to sens? Patrz, zrobił to co mówiłem, że zrobisz, szmata. To ja tu pójdę i najwyżej koniem wejdzie, ja to zbiję i luj. Ale pytanie właśnie, czy on to zbije? No właśnie, wiesz co? Czas poupraszczać grę, uznałem, że czas to zrobić. On to robi i patrz teraz, ja idę tu. On tego nie zauważy, hehe, wilgę. Wejdzie pionkiem po prostu. Ale warto było zaryzykować według mnie. Ta, wyszedł pionkiem, dobra, idzie tu. Cześć, ja jestem blisko mata, nie? Nie, on tu koniem wejdzie. Nie, ja tu wejdę. Nie, on tu pionkiem. Nie, ja tu tym. Nie, on tu wejdzie tym. Nie, dobrze jest. Co robi? On idzie koniem tu. Nie. Ty, co jest? Nie da się nic według mnie. Jest generalnie lipa totalna. Ale gońcem mogę wyjść niby. Aha, tak szmata robi. Ja muszę to zbić, on będzie miał... Jak tego nie zbije, to on mi wejdzie tutaj i potem jeszcze dobije, muszę. Ale czekaj, to jest za free ten pionek. Ja mam inny plan. Tutaj widły czekają. Patrz, zobaczył. Czekaj, gdzie ja te widły widziałem przed chwilą? Ty, porypało mi się coś. Gdzie te widły były? Ty, mat! Gdyby nie ta wieża. Trzeba się wieży pozbyć. Oficjalnie. Jezu, nie wiem co w tej grze robić, idę pionkiem i luj. Jak gońca tu dam, to mi zbije konia. Co ty pieprzysz? Bicie w przelocie? Co ty wymyślasz? Nie ma takich ruchów. Ty! A ja mogę dać tego mata? Ej! On tu idzie i ja daję matę gońcem! Nie dam gońcem, przecież tu się ruszy. Co ja robię? On mi zaraz mata da, jak pójdzie tu. Ja pierdziele, nie jest dobrze. Dobra, i tak 18 sekund, nie wiem, ten czas to zawsze znika. Nie da się na czas grać w tej grze. Co on robi? No luj, nie mam czasu. Jak się ruszy gońcem, to amuina. Nie, co ja zrobiłem? Mogłem to skończyć teraz. Mogłem to skończyć, baitem. Nie. Tak, mam plan. Mogłem to skończyć, mat był, już go nie zdążę zrobić. On to już widzi. Jak tu pójdzie, to jest mat. SG! Pieprzyć tę grę! No i widzisz. Mówiłem ci, że jestem przepotężnym fiveheadem. 5 błędów? Tak, ale to jego. To jego 5 błędów. Huzaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!